Nazywam się Wojciech Turkiewicz, jestem chirurgiem z Mandala Beauty Clinic. Zajmuję się w klinice problemami chorób żylnych i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o zmianach zakrzepowych w układzie żylnym. Często pacjenci mylą przewlekłą chorobę żylną objawiającą się żylakami ze zmianami zakrzepowymi. Nie są to choroby tożsame. Choroba żylakowa, żylaki są chorobą prozaiczną, natomiast choroba zatorowo-zakrzepowa czy zakrzepica żylna jest chorobą bardziej poważną, bardziej zagrażającą zdrowiu, życiu, której na pewno nie należy bagatelizować. Tu chciałbym wyjaśnić, że żylak nie jest synonimem zakrzepu, natomiast na pewno przewlekła choroba żylna z rozwiniętymi żylakami, kiedy ściany naczyń żylnych się poszerzają, a spowolniony jest tam przepływ krwi, ta krew się cofa. W sprzyjających okolicznościach w tych naczyniach może dojść do zmian zakrzepowych, tak zwanej zmian zapalenia zakrzepowego żył powierzchownych. Nie jest to wcale groźna choroba, potrafimy ją leczyć za pomocą kompresjoterapii, za pomocą farmakoterapii, natomiast oczywiście zbagatelizowana albo w różnych innych sprzyjających okolicznościach może dojść do przejścia, transferu tych zmian zakrzepowych do układu żylnego głębokiego, w którym ta choroba już jest bardziej groźna dla zdrowia. No a w szczególnych okolicznościach do bliżej serca, do płuc, gdzie może skończyć się na przykład zatorowością płucną, która to zatorowość płucna może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia i życia. Nie sposób powiedzieć o leczeniu zakrzepicy, nie wspominając znów o najważniejszych sprawach związanych z leczeniem, czyli z właściwą diagnostyką. Potrzebny jest właściwy wywiad, badanie fizykalne i najlepiej ultrasonografia dopplerowska. Jeśli chodzi o objawy zakrzepicy, to najczęściej one się wiążą z wzmożonym uciepleniem w miejscu występującego zakrzepu. W przypadku układu głębokiego, żylnego, kończyn dolnych, z powiększeniem obwodu, łydki, uda, z bolesnością tego obrzęku. Już z samego wywiadu, jak do tego doszło, jakie są objawy, możemy wysądować, że mamy do czynienia właśnie z chorobą zakrzepową. Uzupełniamy to leczeniem, poza badaniem fizykalnym, uzupełniamy to ultrasonografią dopplerowską, żeby ocenić układ żylny głęboki, powierzchowny, gdzie te zmiany zakrzepowe się znajdują. Jeśli one się znajdują w dystalnych częściach poniżej kolana, jest to bezpieczniejsze dla pacjenta, łatwiejsze w leczeniu. I jeśli to się znajduje w proksymalnych częściach układu żylnego, bliżej pachwiny, może być to niebezpieczne i właśnie może to się wiązać z ryzykiem zatorowości płucnej, o którym to ryzyku i chorobie wspomnieliśmy. Jeśli chodzi o leczenie zakrzepicy żylnej, to w przypadku żył kończyn dolnych, układu głębokiego, powierzchownego stosujemy kompresjoterapię, czyli znów wyroby pończosznicze, podkolanówki, pończochy, rajstopy o zmiennym stopniu ucisku po to, żeby za pomocą tej kompresjoterapii zmniejszyć stan zapalny, zredukować stan zapalny i przyspieszyć procesy gojenia. Oczywiście najważniejsze jest leczenie farmakologiczne i tu mamy do dyspozycji heparyny drobnocząsteczkowe, które są bardzo bezpieczne, mocno rozpowszechnione i stosowane. Mamy antykoagulanty doustne w postaci starych antykoagulantów, których różne parametry we krwi
powinny być monitorowane i nowe antykoagulanty, które możemy stosować doustnie, praktycznie bez żadnych obaw i oceny jakichś parametrów w zakresie układu krwi. Problem choroby zakrzepowej żylnej jest też dość złożony, ale przede wszystkim wiąże się on z rośnie w wyniku na przykład urazu, unieruchomienia, czyli mamy pacjenta, który uległ wypadkowi, szczególnie doznał jakichś urazu w postaci złamania jakiejś kości, to ryzyko zakrzepicy rośnie w układzie żylnym. Jeśli na przykład wymaga leczenia operacyjnego, to są specjalne procedury standardowe, w których określamy to potencjalne ryzyko i możemy włączyć leczenie heparynami, leczenie profilaktyczne czy profilaktykę zakrzepicy w postaci podawania zastrzyków podskórnych, czyli heparyn drobnocząsteczkowych. Jeśli chodzi o charakterystyczne symptomy zakrzepicy żylnej, to przede wszystkim zwróciłbym uwagę na niepokojące objawy takie jak obrzęk, łydki, uda czy całej kończyny, czy nawet dwóch. Bolesność tego obrzęku, czyli przy dotyku odczuwamy ból. No, jako na taką na pewno potrzebę pilnego badania układu żylnego. W pozostałych przypadkach mniej oczywistych, mniej symptomatycznych, zapraszam serdecznie na konsultację do Mandala Beauty Clinic i do subskrybowania naszego kanału na YouTubie.